Cześć, tu Ania, witajcie w kolejnym tanecznym holu zakupowym. Mam dla Was dzisiaj całkiem sporo jesiennych rzeczy i ku mojemu zaskoczeniu całkiem sporo czarnych. Żeby nie być głosowną, zaczniemy sobie od butów i to będą dwie czarne sztuki. Pierwsza z nich to takie czarne, gumowe kaloszki, które jeżeli takich nie macie, to robicie ogromny błąd. Ja takie kupiłam półtorej roku temu albo dwa lata temu i chodziłam w nich non-stop, naprawdę non-stop. Znakiem, żeby je wyrzucić, było to, że zrobiła mi się w podeszwie dziura. I jak tylko zrobiła się dziura, to stwierdziłam, że muszę kupić nowe i właśnie zakupiłam sobie taki piękny model. Szukałam wszędzie najtańszych i najtańsze znalazłam chyba na stronie Elilu. Podlinkuję Wam pod spodem. Są piękne. Jeszcze Wam tylko powiem szybciutko, że rok temu, jak miałam je na sobie, a kupiłam je wtedy w podziemiach Dworca Centralnego, wracając z pracy, to poszłam do Zary i w Zarze były identyczne i specjalnie założyłam jeden z Zary, a jeden ten, który miałam na sobie i pokazałam Bobo, on oglądał, ja oglądałam podeszwy i nie potrafiłam znaleźć różnicy. Ja w podziemiu Dworca Centralnego kupiłam je za 39 zł. W Zarze one kosztowały 229 zł. I uważam, że przebitka jest trochę przesadzona i trochę chora, ponieważ to są buty z gumy, no nie ma się co oszukiwać. Także uważajcie na zerowe ceny, bo oni czasem potrafią zaszaleć cenowo i to mocno. I kolejną rzeczą to są kozaczki takie, one są do kolana, właściwie tak centymetr za kolano, z zamszu i z tyłu są wykończone takim czymś, z przodu mają zamsz, a z tyłu to jest taki materiał elastyczny, który ma się dopasować do łydki, co mi bardzo, bardzo odpowiada, bo ja mam bardzo umięśnione łydki. One są bardzo, bo mam bardzo wąskie kostki i ogromne umięśnione łydki, takie jak atleta i przez to nie potrafię sobie kupić kozaków, jest to dla mnie ogromny problem. W życiu sobie nie kupię hunterów, ponieważ po prostu moja łydka w nie nie wejdzie i dla mnie kupno kozaków jest prawie niemożliwe i tutaj po prostu te okazały się zbawienne właśnie dzięki temu rozciągliwemu materiałowi, a kupiłam je na w takim sklepie, który istnieje tylko jako aplikacja mobilna, także podlinkuję Wam. Kosztowały chyba niecałe 80 zł, czyli całkiem fajna cena, tym bardziej, że nie zamierzam kupować butów, które są zrobione z takiego materiału, bo można też kupić w sklepach stacjonarnych i kosztują 400 albo 300 zł. A umówmy się, żyjemy w Polsce i tutaj pierwszy deszcz zmoczy nam w takich butach całe stopy, więc to jest tylko na właściwie, nie wiem, 5-6 wyjść i tyle. Bo za chwilę będzie tak koszmarna pogoda, że będę chodzić tylko i wyłącznie w tych kalorach. Teraz czas na coś, na co czekałam bardzo wiele lat i jest to sprzączka od paska i to jest sprzączka od paska w kształcie głowy lisa. Ona jest na pasku, który nie przynależy do niej, bo jakby pasek muszę jeszcze wprawić. Ja tego jeszcze o mnie nie wiecie, jestem maniaczką ręcznie wykonywanych sprzączek od pasków z lat 60. i 70., bardziej 70. i od lat oglądam je na aukcjach, podziwiam. To są te w tamtych czasach w Stanach Zjednoczonych było kilku artystów, którzy robili takie sprzączki od pasków i oni robili je ręcznie. Każdym z nich ma swój własny numer. One są naprawdę przepięknie wykonane i to są przedmioty kolekcjonerskie, to znaczy, że jak się kupi taki przedmiot, to można go potem sprzedać z zyskiem i takie te sprzączki od pasków normalnie są w muzeach i też w muzeach właśnie można je zobaczyć, więc to jest ogromna gratka. Ja zawsze marzyłam o takiej sprzączce, no i nadarzyła się okazja, znalazłam taką licytację, bo ja się na bardzo wielu licytacjach od bardzo wielu lat, naprawdę, to nie jest tak, że to jest taka pochopna decyzja, tylko to jest dłuższa sprawa. Był taki moment, kiedy w pracy się wszyscy mnie pytali, czy już sobie kupiłam tą sprzączkę, czy ja ciągle tak o niej gadam, bo miałam na oku kilka i znalazłam taką licytację i zdecydowaliśmy z Bobo, że właśnie tą sprzączkę sobie w końcu kupię. Teraz czas najwyższy, żebym wprawiła sobie do niej karmelowy pasek, tylko muszę właśnie znaleźć jego
znaleźć jakiegoś dobrego karetnika. Jeżeli ktoś z Was zna jakiegoś dobrego karetnika w Warszawie, albo znaczy dobrego w sensie taniego, który ze mnie tak nie zedrze, żeby mi nie płakała, bo już płaczę z powodu kupna tego, bo to nie jest tania inwestycja, nie powiem Wam ile, żeby nikt tam, wiecie, boję się o Wasze serce, nie chcę, żeby ktoś dostał zabału przed filmem. Mój uzasadnieniem jest tylko to, że taką sprzączkę jak się kupi, to nie jest torebka, tak? Taką sprzączkę można odsprzedać, to jest inwestycja na lata. Poza tym one są z lat 60., 70., a ja oglądałam setki aukcji i nigdy w życiu nie widziałam zniszczonej sprzączki. One po prostu są świetnie wykonane i są na tyle piękne, że one się nie niszczą, one po prostu latami wyglądają perfekcyjnie i to jest naprawdę fajna inwestycja. Oczywiście w planach mam kolejne, także oczywiście nie takich nie bliskich, tylko pewnie za 2 lata kupię sobie kolejną, za 4 lata kupię sobie też kolejną. Także wszystko przede mną. Jeszcze Wam tylko powiem, że ta projektantka, która projektowała tą sprzączkę, to ona projektowała też sprzączki i biżuterię dla Jacqueline Kennedy. Tak, to tyle z takich ciekawostek dotyczących sprzączek. I teraz pokażę Wam torebkę. I torebka jest przepiękna. Tutaj ja już widzę, że kamerze nie wygląda tak cudownie jak w rzeczywistości, ale w rzeczywistości jest po prostu cudowna. Patrzcie, jak ona się idealnie uzupełnia z moim nowym listem. Złote dodatki. Jest na takim cienkim pasku i ona w środku ma, jest taka, czy to widzicie, ma 3 przegródki i jest całkiem pojemna. Wydaje się, że nie, ale zobaczcie, tu się rozszerza, więc można tutaj całkiem sporo zapakować. Ja uwielbiam takie małe torebki, uwielbiam karmelowe torebki, mam milion karmelowych torebek i zobaczyłam ją właśnie na stronie i stwierdziłam, że zamówię ją. I byłam przekonana, że marzyłam o tym, żeby ona wyglądała tak, jak wyglądała na zdjęciu. Okazało się, że wygląda znacznie lepiej, jest znacznie lepiej wykonana i miałam taki moment, że byłam gdzieś w restauracji z koleżanką, położyłam tą torebkę na stoliku i ona patrzy i mówi: czy to jest torebka z Massimo Dutti? I ja mówię: nie, to jest torebka z SHEINsight. No i ona była zaszokowana, bo torebka jest naprawdę pięknie wykonana i jest naprawdę bardzo, bardzo ładna i nie śmieć, bo zdarza się, że niekiedy kupimy rzeczy online i one śmierdzą, a ona nie jest piękna. Ale obiecałam Wam czarne rzeczy i nie pokazuję Wam tych czarnych rzeczy. Już lecimy. Kupiłam, wiecie, że ja ostatnio chudnę i rano wstaję i przeżywam jakieś katusze, bo się boję, że spodnie będą znowu za duże. No i ja te spodnie co jakiś czas zmieniam, no i potrzebowałam nowej zmiany spodni i kupiłam sobie takie piękne spodnie ze Stradivariusa. Szukałam zwykłych, czarnych, bardzo wygodnych spodni i przymierzałam mnóstwo par. I dlaczego Wam o nich mówię? Ponieważ kupiłam sobie na lato spodnie ze Stradivariusa model push-up i to były spodnie białe, pokazywałam je zresztą w holu i stwierdziłam, że też chcę push-upy. I kupiłam sobie właśnie czarne push-upy i jeżeli jesteście w Stradivariusie, to gorąco Wam polecam przymierzenie tego modelu push-up, bo są naprawdę wygodne i fajnie się je nosi. Czy one robią push-up? No raczej nie. To nie jest tak, że wiecie, że Wasze pośladki będą 20 cm wyżej. No nie będą. Ale bardzo ładnie leżą i są bardzo wygodne, mają wysoką, mają dużą ilość bawełny w sobie, więc super. Coś fenomenalnego, coś czego ja szukałam bardzo, bardzo długo i jest to czarna miniówka. I pewnie zapytacie mnie: Ania, po co szukałaś tak długo czarnej miniówki, skoro czarnych miniówek jest wszędzie pełno? To prawda, ale ja chciałam, żeby ona była po pierwsze w kształcie litery A, żeby nie była tutaj marszczona, bo jeżeli tutaj jest przymarszczona przy właśnie talii, to automatycznie robi nam się puch, a ja tego puch nie potrzebuję, bo już wiecie, tam naturalnie mam trochę krągłości. W kształcie litery A.
chciałam, żeby była z bawełny i chciałam, żeby ta bawełna była taka grubsza i żeby się idealnie układała, czyli wiecie, żeby podkreślała talię, ale przykrywała brzuszek i bioderka w taki rozsądny sposób i żeby nie była bardzo droga, więc szukałam jej ponad miesiąc i znalazłam w H&M-ie za 39 zł. To jest z kolekcji Divided i ja Wam Divided Basic, jak ją znajdę online, to spróbuję ją podlinkować i oczywiście za chwilę przejdziemy do dalszej części ciuchów, ale czas na edubombę. I dzisiejszą edubombą będzie Karl Popper. I Karl Popper to jest najważniejszy myśliciel XX wieku, super człowiek i on wymyślił taką, znaczy wymyślił, właściwie to on rozszerzył, rozbudował i ukonstytuował taką teorię społeczeństwa otwartego. Co to jest społeczeństwo otwarte? Napisał taką książkę Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie i tam mi się bardzo podobało, bo on napisał, że Arystoteles jest wrogiem społeczeństwa otwartego. Ja sobie tak myślę, Boże, Arystoteles jest taki mądry i on napisał, że wszyscy są równi. Ale uwaga, Arystoteles napisał, że wszyscy są równi oprócz kobiet i niewolników, bo kobiety i niewolnicy z natury nie potrafią myśleć logicznie i są niezdolni do decydowania o własnym losie. Także Arystotelesa nie lubimy, ale wracajmy do Karla Poppera i jego społeczeństwa otwartego. Karl Popper to jest bardzo prosta teoria, czyli mamy dwa typy społeczeństwa. Społeczeństwo zamknięte i otwarte. Otwarte to jest takie, w którym mamy ludzi o różnych poglądach, czyli jeżeli w danym społeczeństwie wszyscy myślą tak samo, czyli na przykład wszyscy są miłośnikami wieprzowiny. Daję przykład. To jest to niezdrowe i to jest wtedy społeczeństwo zamknięte, bo to społeczeństwo, które czuje się tak bezpiecznie jakby w swoim gronie, oni wszyscy mają podobne poglądy i przez to są mało otwarci na zmiany i też to nie jest społeczeństwo, które dobrze funkcjonuje. I ma tendencję do autocenzurowania, to znaczy jeżeli 2% społeczeństwa nie lubi tej wieprzowiny, ktoś tak powie, to automatycznie cała ta masa go przeciwprzygniecie i powie, że jest idiotą, że się nie daje do niczego, bo nie lubi wieprzowiny. A w społeczeństwie otwartym mamy grupy różne, które 50% lubi wołowinę, 50% lubi wieprzowinę i oni się ze sobą cały czas ścierają, ale dzięki temu są otwarci na zmiany i dzięki temu nie ma takiego monopolu, czyli autocenzury wewnątrz funkcjonującej i dzięki temu oni fajnie funkcjonują. Ja wiem, że to brzmi bardzo abstrakcyjnie, ale podam Wam przykład taki z historii. Społeczeństwem takim zamkniętym było właśnie Niemcy przed Holokaustem. Oni wszyscy mieli bardzo podobne poglądy, w większości, tak? I przez to ta większość przycisnęła tą mniejszość, która miała poglądy odmienne i doszło właśnie do takiej tragedii jak Holokaust. Także Karl Popper udowodnił, że ten pluralizm, czyli różne grupy z różnymi poglądami w podobnych proporcjach są dla społeczeństwa bardzo dobre. Koniec i wracamy do zakupów. I teraz przechodzimy do kurtki i ja marzyłam o takiej zielonej parce ściągane tutaj w pasie z, wiecie, z futerkiem, bo ja mam słabość na punkcie futerka i to futerko jest przepiękne akurat w tej kurtce. Kurtka też jest przepiękna, ma tylko jedną wadę, ja w ogóle nie czekałam, powiem Wam, ja ją zamówiłam 15 sierpnia, a mam dopiero teraz, czyli bardzo długo. Siedziałam po prostu na tych stronach, tam, które pokazują jak paczka do mnie idzie i po prostu przeżywałam. Ma jedną wadę, wada jest taka, że ma krótkie rękawy i te rękawy są gdzieś o tyle za krótkie dla mnie i dla mnie to jest akurat zbawienie, ponieważ ja muszę Wam się przyznać, mam takie skórzane, karmelowe oczywiście rękawiczki, które mam od dobrych kilku lat i tak naprawdę nie mam ich do czego nosić, bo one są bardzo długie i marzyłam o czymś, co jest z krótszymi rękawami, dzięki kto mogłoby eksponować moje karmelowe rękawiczki. I jak przyszła ta kurtka, spojrzałam na nią, myślę, Boże, takie krótkie rękawy, a po chwili myślę, przecież ja mam te karmelowe rękawiczki, one będą idealne. Co prawda, Bobo się z niej śmieje i mówi, to jest ta kurtka z młodszej siostry, ale ja się nie przejmuję, mi się podoba szalenie i naprawdę jest bardzo, bardzo ładna. Zresztą
przychodzi do mnie koledzy, przymierzali i też stwierdzili, że jest spoko. No, a teraz czas na coś przepięknego. I to jest coś, co mnie po prostu zachwyca, co jest idealnie w moim stylu. Jak to zobaczyłam, to po prostu stwierdziłam, że to muszę mieć. Już wam opowiadam historię. Zobaczyłam na stronie Romuj, tak, na Romuj, tą sukienkę z koronki na jednej z blogerek. Ona była w tak pięknej stylizacji, z takim czerwonym płaszczem i wyglądała tak niesamowicie w tej sukience koronkowej. Ja stwierdziłam, że to jest idealna sukienka dla mnie, idealna też na jesień, bo ona ma długie rękawy, można do niej założyć szare rajstopy, kozaczki i na górę zarzucić płaszcz i po prostu być jesienną taką, wiecie, gwiazdeczką. Ja bardzo lubię wszystko z koronki. Ale było napisane, że ona ma w biuście 80, czyli jakieś 20 cm za mało dla mnie. I było napisane, że to jest one size, jeden rozmiar. I ja myślę, Boże, jak to jest ten azjatycki one size, to nie ma szans, jak się w niego nie wcisnę. Ale ta sukienka tak na mnie patrzyła i stwierdziłam, że jest taka piękna, że trudno, spróbuję, zamówię, najwyżej mi nie będzie pasować. I co zamówiłam i pasowała. Także wszystko, co zamawiam, mierzę się, przeżywam, nie pasuje. A jak zamówię coś, co jest totalnie za małe, pasuje świetnie. Także sukienka jest rewelacyjna i ma idealną długość, bo jest taka do kolanka. To po prostu jest przepiękna. Aha, jeszcze ma z tyłu, ta kolanka jest... Z tyłu nie ma podszewki, przez co widać plecki, a z przodu ma podszewkę. Po prostu, nie no, ja i bardziej idealnej sukienki, to jest przepiękna i pięknie się układa na sylwetce. Ale żeby nie było tak kolorowo, to mamy teraz bluzkę. Ta bluzka to jest jedna z największych tragedii, jaką w życiu widziałam. Po pierwsze, ona jest cienka i tutaj już widzicie, że ona prześwituje. Po drugie, ona, ja myślałam, że jest bawełniana, ona udaje bawełnę. Jak ją prasowałam, to mi się po prostu żelazko do niej przykleiło. Już ona, ja ją założyłam raz, tylko idąc do śmietnika i ona już się mechaci. Takie tutaj kuleczki się zrobiły z przodu. Ładny design. Fajny projekt, ale po prostu jakość to jest jedna z największych tragedii, jakie widziałam kiedykolwiek w bluzkach, także nie, wielkie nie. I teraz muszę wam pokazać ten sweter. To jest coś absolutnie pogrubiającego, bo taki duży, bardzo gruby sweter, jeszcze z warkoczami, to jest coś, co was przynajmniej o 3 rozmiary pogrubi. Ale i mi się tak zamarzyło, nie wiem, czy zauważyliście, ale zawsze w okolicach jesieni i zimy są takie reklamy, że taka piękna brunetka siedzi na parapecie, pije gorące czekolady, tam oczywiście jej ukochany zjeżdża na nartach w Alpach i oni są tacy szczęśliwi przy kominku i ona zawsze ma taki gruby sweter z golfem, taki właśnie z warkoczami, taki kremowy. I ja stwierdziłam, że nie, że szkoda, nie mam Alp, nie ma snowboardu, nie mam nawet gorącej czekolady, ale stwierdziłam, dobra, będę miała ten sweter i będę sobie siedzieć na parapecie i udawać, że jestem w Alpach. Także sweter jest piękny, nosi mi się go bardzo fajnie. Nie widzieliście mnie w vlogu o trampolinach, tam właśnie go mam przez chwilę na sobie. Lubię go nosić, mimo że mnie pogrubia, to przynajmniej moja twarz wygląda całkiem korzystnie z tym odcieniu kości słoniowej. I sweter jest naprawdę bardzo, bardzo piękny. I teraz wam pokażę sukienkę, bo obiecałam wam czarne rzeczy, to mamy czarne rzeczy. I to jest sukienka, którą kupiłam sobie w Mohito. I co dziwnego jest w niej, to jest eska. Ale to jest taki oversize, więc spokojnie się w nią zmieściłam. Ona kosztowała 129 zł, ja ją kupiłam za 49, bo w Mohito tam jest taka jeszcze ostatnia rureczka z przecenami. I ona jest z przodu trochę krótsza, z tyłu trochę dłuższa. Jest
jak widzicie, bardzo szeroka i taka właśnie bardzo oversize'owa. Sukienka jest przepiękna i jest idealna na każdą okazję, bo ją można założyć na przyjęcie do ambasady, na koktajl, do pracy, na zakupy z koleżanką. Ona po prostu do wszystkiego pasuje. Materiał jest świetnej jakości. Wygląda to, jakbym ją kupiła w Bohoboko, naprawdę. I wygląda naprawdę drogo. Jest rewelacyjna. Co prawda ja nie noszę czarnego, ale się przyłamię, bo dla tej sukienki warto, bo ona jest... Szkoda, że tego nie widać w kamerze, ale jakość jest... To jest taka satyna. Ona ma takie delikatnie satynowe wykończenie, ale to jest takie matowo-satynowe. W sensie nie jest taka błyszcząca, tylko jest tak delikatnie, to jest taki umiarkowany połysk. Właśnie dlatego wygląda tak drogo. Ostatnią rzeczą to jest coś, czym wiązałam wielkie nadzieje i to miała być super taka narzutko, palka, taka delikatna na wczesną jesień, ale to nie jest żadna narzutko, palka, tylko to jest totalna żenada, ponieważ wygląda w tym jak rasowy bezdomny, rękawy są tak krótkie i tym razem już tego nie wybaczę. Tutaj z tyłu to jest tak uszyte, tu ma takie zaszewki przy karku, że to mi robi legalnego garba. Ja po prostu wyglądam jak ktoś bardzo mocno garbaty. Poza tym to ma taki pasek, jak tu widzicie, a tutaj z boku nie ma w ogóle szlufek na ten pasek, więc jak go rozwiązuję, to on po prostu spada. To jest okropnie uszyta rzecz i ja nie wiem, kto to wymyślił, ale po prostu szkoda było w ogóle przykładać rąk, żeby to uszyć, bo to jest tak żenujące. To jest przykład na to, że jak kupuję jakąś rzecz, to zawsze muszę ją zobaczyć na prawdziwym zdjęciu. I tu akurat kupiłam tylko jedną rzecz, której nie widziałam na prawdziwym. Ona była tylko na tym zdjęciu ze sklepu. Nie było tam zdjęć takich prawdziwych, które klientki wrzucają. Gdybym poczekała na zdjęcia klientek, to bym zobaczyła, jak beznadziejnie to wygląda i na pewno bym tego produktu nie kupiła. Także nie kupujcie rzeczy, które nie mają zdjęć prawdziwych, w sensie wrzuconych przez klientki, bo szkoda waszego czasu i waszych pieniędzy. To by było na tyle. Trzymajcie się, moje kwiatki, buziaki. Pa, pa. Thank you.